no to tego już nie da się zakrzyczeć, więc stając nawet na tym samym parkingu, gdzie twoi koledzy, możesz dokonać wyboru. Albo zamówisz karkówkę, a za frytki podziękujesz, a poprosisz grzecznie panią, żeby dołożyła dodatkowych warzyw. To jest prawda, to jest kolejny mit, którym po prostu nasiąknęliśmy i powtarzamy kłamstwa. Bracia rodzeń, można pięknie żyć. No to Łukasz, jedziemy, wracamy z Warszawy, tutaj bracia rodzeń, właściwie tak, brat rodzeń Łukasz. Witam serdecznie, szyby parują, dobra. Tutaj brat rodzeń Mateusz i chcieliśmy wam parę rzeczy powiedzieć, a konkretnie w związku z tym, że jesteśmy w podróży, kilka wskazówek dotyczących podróży. No to obiecaliśmy, że będzie druga część tego filmu, jak odżywać się w podróży. I no, poruszmy ten temat odżywiania, będąc kierowcą takim długodystansowym, czyli wyjeżdżam tym tirem na tydzień z domu i generalnie nie mogę być na keto, bo przecież nie da się być keto na podróży. Jedną z głównych zasad zdrowego stylu życia jest jedzenie w domu, a przecież domem ciężko nazwać kabinę tira. I po części możesz mieć tylko rację, mówiąc w ten sposób, ale tak naprawdę to nie jest prawda. Dlatego, że żyjemy w naprawdę fajnych czasach, nawet dla osób, które faktycznie pracują w samochodzie, ale wszystko sprowadza się do tej ostatecznej decyzji, którą ty podejmujesz i do wykształcenia nawyku, w który ta decyzja się zmieni, jeżeli utrzymasz się odpowiednio długo. I fajne jest to pytanie, które Łukasz nam zadał w biznes misji i no takie rzeczywiście życiowe pytanie. No dobra, chłopaki, mówicie o tym keto, mówicie o ograniczaniu węglowodanów, ale my wszyscy jesteśmy zaganiani, my wszyscy mamy problemy, my wszyscy w tej Warszawie stoimy w korkach do 17 w pracy, potem dzieciaki. No łatwo wam mówić, jedzcie prawdziwe mięso, prawdziwe jajka, dobrej jakości jedzenie. No to jak ja mam wybierać? Już nie dość, że jestem kierowcą i wyjeżdżam na tydzień w trasę, to jeszcze, to już jest stres jako kierowcy, to jeszcze mam, nie wiem, zakupy zrobić, najpierw wsadzić do tego tira, czy co ja mam robić? No to jest dobre pytanie. Prawda jest taka, że w tych dużych samochodach spokojnie wielu kierowców sobie też swoje rzeczy przyrządza, bo mają tam kuchenkę do robienia, mają tam miejsce, tak sobie to zorganizowali. Czyli tutaj tak naprawdę można sobie pewne rzeczy w tych słoikach takich przysłowiowych porobić i na bieżąco to odgrzewać. Ale też, umówmy się, to jest wszystko bardzo często kwestia tego, gdzie dokonasz wyboru, że się zatrzymasz. Jeżeli się zatrzymasz tam, gdzie większość twoich kolegów, którzy mają insulinooporność, którzy mają nadwagę, którzy mają cukrzycę drugiego typu, no to odżywiając się tak samo jak oni w tych samych miejscach, będziesz niestety miał dużą szansę na to, że też skończysz z insulinoopornością. Tak, ale Łukasz, dobrze wiesz, że to przecież jest tak, że jeżeli masz już świadomość i masz już wiedzę, że jesteś osobą chorą na insulinooporność, czyli zrobiłeś krzywą insulinową, no, masz otyłość brzuszną, jesteś chory metabolicznie. Wobec tego no, zdecydowałeś jako osoba świadoma i odpowiedzialna za swoje życie, że chcesz wyzdrowieć. I wiesz już od nas chociażby, że styl życia niskowęglowodanowym jest idealnym stylem życia, żeby wycofać te choroby. No to tego już nie da się zakrzyczeć, więc stając nawet na tym samym parkingu, gdzie twoi koledzy, możesz dokonać wyboru. Zamówisz karkówkę z frytkami, albo zamówisz karkówkę, a za frytki podziękujesz, a poprosisz grzecznie panią, żeby dołożyła dodatkowych warzyw. Wchodzisz na Orlen, zamiast hot doga, to kupisz sobie orzechy i kupisz sobie kabanosy, bo to jest zdecydowanie lepsza opcja niż zajadanie się
bułką wysoko przetworzoną z nie wiadomo jakiej jakości parówką. Pierwsza myśl mi, która przychodzi, to taka, że wiele osób nieświadomych będzie myślało, że taki sposób odżywiania, który ty właśnie przedstawiłeś, jest nieosiągalny finansowo, że jest za drogi i chcę wam powiedzieć, że to nie jest prawda. To jest kolejny mit, którym po prostu nasiąknęliśmy i powtarzamy kłamstwa. Dlaczego? Bo dlatego, że o ile ta kanapka będzie może tańsza na Orlenie od kabanosa i orzeszków, ale długoterminowo, przez ten tydzień, zjecie zdecydowanie mniej jedzenia, bo będziecie jedli jedzenie bardziej wartościowe, jedzenie, które nie będzie powodowało, że jesteście ciągle głodni, jedzenie, które spowoduje, że nie będziecie wydawać dużych pieniędzy na słodycze, dużych pieniędzy na inne wysokowęglowodanowe przekąski, więc w tym takim ogólnym bilansie wszystko będzie na plus i zaoszczędzicie pieniądze. I to jest oczywiście trudne, dlatego że świat, który nas otacza, promuje wszystko na dzisiaj, teraz, a maksymalnie za 90 dni. W 90 dni challenge schudniesz. 90 dni, a najlepiej już jutro dasz sobie zastrzyk i zaczniesz chudnąć. I oczywiście największą moim zdaniem przeszkodą w rozpoczęciu stylu życia niskowęglowodanowego są wpajane kłamstwa, które od 50 ponad lat wpaja się nam, że jajka to cholesterol, który powoduje miażdżycę, że węglowodany są niezbędne do życia i pracy mózgu, że styl niskowęglowodanowy niszczy nerki i wątrobę, że generalnie ludzie na stylu życia niskowęglowodanowym umierają szybciej i to rzekomo są fakty. No, wy na szczęście w kaszę sobie nie dacie napluć i wiecie, że to jest czysta manipulacja. Magnez jest niezbędny do przemiany witaminy D w jej aktywną formę, co z kolei wspomaga wchłanianie i metabolizm wapnia, a także prawidłowe funkcjonowanie parathormonu. Wystarczająca ilość witaminy D może wówczas zwiększyć wchłanianie wapnia oraz magnezu nawet o 300%. Te informacje, praktyczne wskazówki, jak dawkować witaminę D, jak dawkować magnez i inne potrzebne makroskładniki i mikroskładniki, w tej książce zachęcamy do przeczytania. Ale ci, którzy jeszcze nie przystąpili do naszej społeczności, niestety widzimy taką tendencję, że wielu rezygnuje, może niewielu, ale zdarzają się osoby, które rezygnują, dlatego że po prostu boją się, wierząc w te mity i manipulacje. Dlatego też cieszę się z tego, że taką łatką przyklejoną do stylu niskowęglowodanowego jest niezależne myślenie. Dlaczego? Dlatego, że musisz podważyć wiele autorytetów, a już na pewno będziesz musiał znieść wiele mitów wysypywanych przez nawet twoich najbliższych z rękawa, rzekomo dla twojego dobra i dla twojego zdrowia. Jeszcze jak zaczniesz już chudnąć po tych 2, 3, 4 miesiącach i zaczniesz wyglądać dobrze, no to utrwalony obraz tego grubaska w oczach twoich bliskich spowoduje, że zaczną myśleć i nazywać cię osobą chorą, w najlepszym wypadku na chorobę nowotworową, i to będzie wymagać od ciebie dużej wiedzy, dużej autoedukacji, ale też poczucia własnej wartości. Dlatego też równocześnie ze stylem niskowęglowodanowym musi iść nauka pięknego życia, musi iść bardzo często psychoterapia, muszą być bardzo często książki motywacyjne, inspirujące. Sama zmiana jedzenia może w takiej sytuacji nie wystarczyć. Mijamy właśnie kolejnego tira, No generalnie kierowców jest tutaj mnóstwo, no to jest bardzo ważny sektor i naszej gospodarki, nie zapominajmy, gospodarki światowej. Dokładnie, nie zapominajmy też w tak długich drogach już u organizmach zaadaptowanych o niesamowitym narzędziu postu, który się sprawdza świetnie w takich drogach, bo na właśnie taką drogę można zostawić sobie post 48-godzinny. Tylko pamiętajcie, drodzy kierowcy i wszyscy, którzy podróżujecie, pamiętajcie nawodnienie, dlatego że zmiana stylu życia pociąga za sobą pewne mechanizmy. Obniża się insulina, wobec tego więcej będziecie sikać, a przez to będziecie więcej wydalać sodu. To jest etap przejściowy, ale pamiętajcie o tym,
bo mogą się pojawić zawroty głowy nie dlatego, że styl życia niskowęglowodanowy jest B, tylko dlatego, że poprzedni styl życia pociągał za sobą pewne konsekwencje. Wysoko insulina, zostaje woda w organizmie. Nisko insulina, pozbywasz się nadmiaru wody, a z wodą idzie zawsze sód. Wobec tego pamiętajcie, nawadniajcie się i obniżajcie węglowodan. I kolejny kierowca. Fajną taką wskazówką dla Ciebie, na przykład jak wyjeżdżasz na tydzień na drogę, założyć sobie CGM. Wejdź na przykład na stronę freestylelibre.pl i tam sobie kup sensor, załóż ten sensor zgodnie z instrukcją, wgraj sobie aplikację na smartfona, no przecież w takich czasach żyjemy i nawet nie włączaj nic z tego, co mówimy, tylko sprawdź sobie, czy to jedzenie, które jesz w tym samochodzie, powoduje jaki wpływ na Twoją glikemię, czyli na poziom glukozy. Jeżeli w jakimkolwiek momencie Twojej podróży poziom glukozy szybuje po posiłku na ponad 140, a już nie daj Bóg na 180 albo bardziej, no to jesteś na dobrej drodze do insulinooporności lub już ją masz, albo do cukrzycy drugiego typu, która to niestety wikła się nagłym zgonem sercowym, zawałem i udarem bez głaskania. Nie jesteśmy tu od głaskania. Można pięknie żyć, słuchajcie, walnijcie w kciuka, prosimy Was, jeżeli to, co robimy dla Was ma jakąkolwiek wartość, wtedy bezduszne algorytmy wiecie, co zrobią, wiecie z czym. A tutaj od razu kolejny film, jak poradzić sobie ze stłuszczoną wątrobą, która jest plagą i jakie jedzenie powoduje i czego unikać. To ja sugeruję, rekomenduję film o nadciśnieniu tętniczym, analizę swoją zdrowia, tam na żywo, ale przegląd przez wiedzę i przez badania naukowe, które udowadniają wyższość stylu niskowęglowodanowego w wycofywaniu nadciśnienia tętniczego. Warto. Trzymajcie się, na razie.